Witajcie moi kochani na kanale Morska TV. Tym razem nie będziemy wędkować, a pokażę wam, jak stworzyć inteligentny dom, taki smart dom. Dlaczego? Ponieważ zajmuję się tym od jakiegoś czasu. Oczywiście na kanale Morska TV będą pojawiać się też cyklicznie filmy z wędkowania, ale zaczynamy taką nową serię Akademia Smart Home z Batna24, która będzie mnie wspierać tymi gadżetami, a ja będę wam pokazywać, jak je zaprogramować, ponieważ uczę programowania w szkole. Myślę, że to może być ciekawa seria. Dzisiaj użyjemy dwóch pasków, zobaczcie, takich LED-owych, czterech gniazdek Otakary, czujnika nie ruchu. Właśnie chciałem powiedzieć czujnik ruchu. Nie, to jest czujnik obecności. Bardzo ciekawy komponent. Żeby to wszystko spiąć, potrzebujemy centralkę. I teraz centralkę możemy użyć taką. Jest to bardzo fajna centralka. Będę o tych wszystkich gadżetach mówił wam dokładnie w kolejnych odcinkach, albo jakąś tańszą centralkę. Myślę, że zapowiada się bardzo ciekawa seria. Zaczynamy! Pierwszym pomieszczeniem, w którym zamontowałem system Akara, jest sypialnia. Dlaczego? Ponieważ od dłuższego czasu męczyłem się z głośnikami KRK Rocket System. Chcemy sobie po prostu coś obejrzeć w telewizji, naciskamy pilotem telewizor, natomiast to z powrotem musimy wstać i każdy głośnik z osobna włączyć. Bardzo mnie to wkurzało, no i to tak wkurzało mnie tak gdzieś jak mniej więcej przez jeden rok, do czasu, aż skumałem się, że mogę dzięki prostemu systemowi i notabene nawet taniemu zrobić automatyzację, dzięki której te głośniki się będą włączać automatycznie, jak tylko włączę telewizor. Do zbudowania tego systemu będziemy potrzebować dwa gniazdka Otakary. Tak one wyglądają. Pierwsze będzie nam monitorować zużycie prądu przez telewizor. Po prostu tutaj podepniemy telewizor, a do drugiego podepniemy nasze głośniki. I teraz, jeżeli to gniazdko wykryje nam większe zużycie energii, to automatycznie załączy nam to drugie gniazdko, czyli włączą się nam głośniki. To na razie było banalnie proste. Dwa gniazdka i do przodu. Odpalamy telewizor. Powinny się odpalić głośniki. Jeszcze nie. Teraz. Samo włączenie głośników nastąpiło no parę sekund po odpaleniu telewizora, więc spoko. Oczywiście włączyły się te takie białe diody KRK Rocket Systems, które są na przodzie, no i oczywiście wszystko zaczęło prawidłowo funkcjonować. Możemy też zadziałać w drugą stronę, czyli jak wyłączymy telewizor, wyłączą się nam nasze głośniki. Sprawdźmy to. Słuchajcie, trwało to no z 10 sekund, 10-12 sekund. Nie jest to aż tak natychmiastowe, no ale nie potrzebujemy, żeby to się tak nam szybko włączyło, więc jest spoko. Natomiast spróbujmy pójść o krok do przodu. Dodajmy do tego jeszcze coś ekstra. Tym czymś ekstra będzie pasek LED-owy Otakary. Zrobimy taki myk. Jak załączymy telewizor, włączą nam się nasze głośniki i dodatkowo zrobi nam się przy telewizorze taka bardzo fajna łuna. Tak właśnie wygląda ten pasek LED-owy. Składa się w zasadzie z trzech części. Zasilacza, samych LED-ów, no i oczywiście takiego łącznika, w którym mamy trzy przyciski, możemy wyłączyć LED-y, możemy wymusić jakąś funkcję, bądź też miganie w takt muzyki. Nam będzie na tą chwilę potrzebne tylko samo załączenie tych LED-ów, oczywiście poprzez centralkę Akary. Rzuciłem te LED-y tak po prostu za telewizor, oczywiście podpiąłem je do prądu, nawet nie ściągałem tej taśmy dwustronnej, po prostu rozłożyłem je tak w miarę równomiernie. Zobaczymy, jaki tego jest efekt. Tylko żeby to zobaczyć, musimy tutaj zrobić klimacik. Ok, symulujemy noc, czyli żaluzje są zasłonięte, chcemy sobie obejrzeć coś fajnego w telewizji, zresztą zobaczymy, co nam wyskoczy, jak naciśniemy play. Wyłączę lampkę, naciskam play i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Dlaczego ja? Mógłbym się do was spytać, czemu ja? Kochani, to jest jedno. Widzicie, łuna jest, nie jest ona idealna. Tutaj, po tej stronie widzimy, że prześwitują nam te kable, te inne rzeczy, które tam gdzieś tam są w zakamarkach tego naszego telewizora, za tym telewizorem. Natomiast zwrócę wam uwagę jeszcze na tą kostkę. Jest to cube, który kręcąc nim mogę zakręcić nam nasze światełko. Zrobić, że jest ciemne. To możemy to regulować bardzo precyzyjnie. Zróbmy sobie tylko troszeczkę jaśniej, a możemy sobie to odpalić na maksa. Co zrobić, żeby nam się światło wyłączyło? Podnosimy i stawiamy. Proste, proste.
Zapraszam do kolejnego pomieszczenia. Witamy serdecznie z salonu ja i Tosia, czyli nasza parowa, tak ją nazywamy. Zresztą o niej sobie pogadamy przy kolejnym urządzeniu, które będziemy wam pokazywać w kolejnych odcinkach. Słuchajcie, jesteśmy w salonie. Tutaj mamy troszeczkę odmienne warunki z tego względu, że mamy PlayStation. Mamy PlayStation 5. Mamy telewizor i powiem szczerze, podnosimy sobie poprzeczkę. Chcę mieć oświetlenie przy tym telewizorze, ale chcę mieć oświetlenie dopicowane. Czyli nie tak jak tam, że wrzucamy te LEDy. Uuu, coś się stało. Słyszeliście? Zobaczymy, co Tosia zrobi. Chyba pora na karmienie. Tosia jeszcze tam dojada, ale my możemy już dalej kontynuować nasz wątek. No więc słuchajcie, mamy telewizor nieco większy. Chciałbym tutaj zrobić te LEDy tak na maksa fajnie. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest... O, co to? Skończyła drukarka. Ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Wykorzystanie gniazdka do drukarki 3D przy druku różnych kolorów. Zobaczcie, jak to wygląda. Drukarka właśnie skończyła drukować jeden kolor. Mamy podpięte nasze gniazdko Takary. Skoro skończyła drukować ten kolor, przychodzi do takiego trybu półspoczynkowego. Czeka na wymianę filamentu. Jej zużycie kilowat spada. No i w tym momencie gniazdko to wykrywa. Daje nam tutaj taki sygnał. Ja dzięki temu wiem. Schodzę sobie na dół do naszego studia. Wymieniam ten filament na inny kolor, który teraz ma drukarka drukować. No i drukarka sobie dalej drukuje, a ja sobie mogę tutaj być w domku. Oczywiście znowu, jak będzie trzeba wymienić filament, to znowu pojawi nam się ten głos i ja będę wiedział dzięki temu, że drukarka skończyła drukować. Myślę, że to bardzo fajne wykorzystanie gniazdka Takary przy budowaniu właśnie tego systemu, ponieważ ta moja drukarka jest w piwnicy, w naszym studiu, które mieści się w piwnicy. Notabene tak, nie dość, że to jest niżej o jedną kondygnację, to jeszcze tak z 8 metrów od naszej matki bazy, z którą się, zobaczcie, to gniazdko łączy, więc już mamy taki mały test też możliwości odległościowych tych gniazdek i naprawdę spełnia swoje funkcje. No dobra, wracamy do tematu odcinka. Jeżeli chcemy bardzo profesjonalnie podejść do tematu, należałoby pomierzyć nasz telewizor i zobaczyć, czy wystarczy nam nakleić tylko te LEDy, czy czasami nie trzeba będzie je porozcinać. Na pasku LEDowym jest specjalne oznaczenie. Diody są pokryte warstwą takiej specjalnej gumy, która ma za zadanie chronić je przed wilgocią, deszczem. Natomiast no, bardzo ciężko się tego pozbyć, więc tutaj z tym jest najwięcej roboty, a potem polutować. Myślę, że to nie jest problem. Jeżeli ktoś ma lutownicę w miarę precyzyjną, to sobie poradzi. Jeżeli nie macie takiej lutownicy albo nie macie takich możliwości czy też umiejętności, nie róbcie tego, ponieważ to nie jest aż takie proste. Można sobie po prostu ten pasek LEDowy delikatnie powyginać w tych miejscach. Natomiast tutaj spróbujemy to zrobić tak mega, mega na wypasie i zobaczyć, jaka jest różnica pomiędzy łuną, którą dają nam te LEDy w poprzednim pomieszczeniu, a łuną, które dadzą nam te LEDy tutaj. Tą konfigurację zrobimy nieco inaczej. Oczywiście wykorzystamy gniazdko od Takary, no i pasek LEDowy, który znamy już z poprzedniego pomieszczenia. Natomiast taką nowością będzie czujnik obecności. Uwaga, nie czujnik ruchu, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni. To są czujniki, które wykrywają po prostu coś ciepłego. Takara też coś takiego ma. O tym pogadamy sobie w kolejnym odcinku. Natomiast to jest czujnik obecności. On działa na zasadzie efektu Dopplera, czyli jest w stanie wykrywać w naszym pomieszczeniu do kilku osób naraz. Wykrywać ich, ale wykrywać ich nawet w trybie spoczynku, czyli jeżeli sobie usiądziemy tutaj, gramy, to się nie ruszamy. I w tym momencie nie chcemy, żeby nam LEDy, oświetlenie dookoła naszego telewizora, gasło. Czyli tak, mamy nasz czujnik obecności, on bada cały salon, różne strefy możemy sobie w tym salonie ustawić. Nas interesuje strefa gracza, wtyczka, która jest podłączona do PlayStation. Dzięki temu wszystkiemu nasza strefa jest w pełni interaktywna, czyli jeżeli ktoś odpala PlayStation, siada sobie naprzeciwko telewizora, odpala mu się łuna, niebieska, bardzo fajna łuna, no i może sobie grać. Jeżeli gracz wstaje od telewizora, nie chce już grać,
no to w tym momencie Luna zamienia się właśnie na taki efekt po graniu na PlayStation, który sobie ustawiłem, że parę minut ma się świecić, a potem to wszystko wygasa. Osobiście na początku nie widziałem potrzeby instalowania tego typu elementów w domu, no bo sobie jakoś tam radziłem, natomiast myślę, że to nie jest aż takie drogie, żeby nie spróbować sobie poinstalować paru elementów, które nam po prostu ułatwią życie. Drukarka skończyła. Myślę, że jeżeli to wam się spodobało, dajcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie wiedzieć, jak to wszystko zaprogramować, chodźcie ze mną do studia, wymienimy filament w drukarce i opowiem wam, jak to wszystko na aplikacji zaprogramować. Witajcie w studiu Morskiej TV. Zawsze w niedzielę o 20 nadajemy tutaj na żywo. Widzów, którzy nas nie zasubskrybowali jeszcze, zachęcam do zasubskrybowania kanału Morska TV na YouTube. Tak to wygląda w praktyce. Byliśmy w salonie, no i tam w salonie nam coś tam dzwoniło. A co dzwoniło? Dzwoniła drukarka 3D, która właśnie skończyła drukować, zobaczcie, takie oto logo. W praktyce to wygląda tak, że mamy, zobaczcie, takie oto piękne statuetki Mistrz Debaty tutaj akurat. One są do wygrania u nas na kanale Morska TV. Natomiast teraz zobaczmy, jak to wszystko zostało zaprogramowane. Oczywiście bardzo pokrótce wam to przedstawię z tego względu, że to jest odcinek pilotażowy i będziemy każdy element bardzo dokładnie oglądać, bardzo dokładnie skupiać się na wszystkich niuansach każdego elementu Smart Domu w kolejnych odcinkach. No to lecimy. Mamy naszą aplikację Acara Smart Home. Mamy tutaj troszeczkę rzeczy, które możemy za pomocą dotyku zmieniać ich stan, bądź też sprawdzać, na przykład jaka jest temperatura, wilgotność. Nas będzie interesować na dole przycisk automatyzacja, z tego względu, że chcemy, żeby nam się wszystko automatycznie robiło, nawet nie będziemy musieli nic naciskać. Zaczynamy od automatyzacji naszej sypialni, naszych dwóch gniazdek, przypomnę. Jeżeli nasz telewizor pobiera więcej niż 40 W, to mają nam się odpalić pasek RGB. Możemy oczywiście ustawić konkretny kolor, bądź też jakieś miganie, różne funkcje, przejścia tonalne. O tym będę mówić wam w kolejnych odcinkach. My sobie po prostu ustawimy ten pasek na jakiś ciepły kolor, taki jaki był wcześniej przy nagraniu. Oczywiście nie możemy zapomnieć o naszym gniazdku, czyli żeby nam się włączyły nasze głośniki. No i to nasze ustawienie właśnie w ten sposób wygląda. No i przychodzimy do wyłączenia naszego telewizora. Tutaj musimy sprawdzić, czy nasze gniazdko głośniki jest włączone. Dlaczego? Dlatego, żeby można było nim regulować jasność. Będę o tym dokładnie mówić w kolejnych odcinkach. Oczywiście nasz telewizor przestał pobierać dużo energii. Ustawiłem 20 W, więc ma nam wyłączyć nasz pasek LED-owy oraz wyłączyć nam gniazdko z głośnikami. Na koniec jeszcze ustawienia kostki. Jeżeli kostka jest ustawiona szóstą ścianką do góry, a zaczniemy ją obracać, to wówczas ma nam się wykonać jakaś konkretna akcja. No i ta nasza kostka może sterować jasnością naszego paska LED-owego, bądź też jego barwą. Więc bardzo fajne wykorzystanie kostki, natomiast będziemy ją omawiać w kolejnym odcinku. No i przechodzimy do naszego trybu gracza. Możemy tutaj zauważyć, że mamy dwa tryby: noc i dzień. Różne oświetlenie w salonie, więc mamy to podświetlenie naszego ekranu raz mocniejsze, raz słabsze. No i mamy naszą strefę. Najpierw trzeba ustawić sobie tą strefę. Będziemy o tym mówić w kolejnych odcinkach. A następnie ustawiamy, jak ma być jasno w salonie, żeby nam się to skorelowało z jasnością naszego podświetlenia. Oczywiście gniazdko, do którego jest podłączone PlayStation, powinno brać więcej niż 100 W. No i teraz, jeżeli te warunki będą wszystkie spełnione, co nam ma się zrobić? I tutaj mamy ustawione, że ono ma się nam ustawić na konkretny wzór RGB, no i do tego jeszcze konkretna jasność. Druga automatyzacja różni się od tej pierwszej tylko kilkoma rzeczami. Po pierwsze, musi być poniżej 100 luksów w pomieszczeniu, wówczas nasze podświetlenie ma też być troszeczkę ciemniejsze. Tutaj dosyć mocno ściemniłem te LEDy, ponieważ one bardzo mocno świecą, więc ustawiłem je na około 20-23% jasności, co daje nam bardzo fajną łunę, która nas nie razi w oczy. Na koniec automatyzacja, żeby system nam nie mrugał, tylko automatycznie przeszedł jakoś tak fajnie do takiego fajnego efektu, który będzie po graniu na PlayStation. Ustawiłem tutaj, że PlayStation ma brać w takim trybie poniżej 100 W. No i ustawiłem również zwłokę, że jeżeli nasz gracz opuści strefę, to dopiero po 10 sekundach nasz pasek LED-owy dookoła telewizora przestanie nam świecić na niebiesko, a będzie świecić w jakiś określony sposób, o którym opowiem wam w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że moi stali widzowie nie zjedzą mnie za tą nową serię, którą umieściłem na Morska TV. Zobaczcie, takie coś
coś robię poza pracą w szkole, czy poza wędkowaniem. Robię właśnie testy tego typu elementów, więc podzielę się z wami tą informacją. Może kogoś zainteresuje. Mam nadzieję, że ten odcinek pilotażowy chociaż jedną osobę zainteresował. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, bo w kolejnych odcinkach będziemy już konkretnie badać konkretne pojedyncze elementy, wyciskać z nich wszystko, co one potrafią. Dlaczego? Dlatego, żeby żyło nam się po prostu lepiej, no i ciekawiej. Trzymajcie się, cześć!